zdarzały. Z czym do mnie przychodzisz? Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druidzki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą dusze wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił 9 upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się Wiedźmina odstraszy stąd króla gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach, jedną z moich chat na własność, lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze, zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Z czym do mnie przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem Czarnej Czaszki. Eleverer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Opiekujesz się tymi kurhanami? Tak. W ten sposób służę pani. Czasami w nocy można porozmawiać z duchami jej czempionów. Czerpię od nich mądrość i wiedzę o dawnych czasach. Kim jest pani jeziora? Pani pozostaje dla mnie tajemnicą, chociaż jej służę. Wiem, że jest boginią. Czasami widuję ją, gdy w białej szacie spaceruje przez pola w porannej mgle, a jej bose stopy stąpają lekko przez pokrytą rosą trawę. Darzysz ją uczuciem? Kocham ją. Jest boginią. Sądzę, że pani jest istotą nie z tego świata. W tajemny sposób wpływa na całą okolicę, opiekując się nią, zapewniając ludziom dostatek i bezpieczeństwo. Ale jej wpływ jest bardzo subtelny. Nigdy nie narzuca swojej władzy. To intrygujące. Z czym do mnie przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę Świętego Graala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Graala jest badany od wieków i interpretowany na setki sposobów. Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Graala. Powiedzmy, 3 teorie. Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą 3. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Opowiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Graalem jest kielich. Potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób, trucizn i ran. I ból zamieni się w moc.
Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i tak dalej. Brzmi trochę jak ballada Jaskra. Brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Przejdźmy do teorii spiskowej. Ta mnie nie interesuje. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal. Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie Enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są potomkowie proroka Lebiody. Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią Ensid, wiedzących. Dalej teoria przedstawia zawiłe i burzliwe losy Enrala. Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga. Którą z teorii mam przedstawić jako następną? Chcę usłyszeć teorię filozoficzno-mistyczną. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Graal jest ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie Graala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości. Poszukiwaniem ideału. Ciekawe. Graal nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem, ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Według tej teorii wędrówka w poszukiwaniu Graala jest celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. Sugerujesz coś? Jestem sługą pani. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz. Ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? Że u kresu wędrówki Graal może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku. Dziękuję. Bywaj. Z czym do mnie przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Co wiesz o dzikim gonie? To grupa szalonych upiorów, przemierzających nieboskłon w poszukiwaniu podobnych sobie. Są wrażliwe na magię, szczególnie rytualną. To wszystko, co wiem. Chciałem o coś zapytać. Słucham. Do czego służy wianek z nieśmiertelników? Myślę, że kiedyś może ci się przydać. Chciałem o coś zapytać. Słucham. Powiedz mi, dlaczego pani Jeziora nastawiona jest lekko sceptycznie do idei poszukiwania Graala? Wielu wspaniałych rycerzy wyruszyło na poszukiwanie Graala. Kiedyś spędzali czas pilnując ładu i sprawiedliwości pod kierownictwem króla rybaka i pani jeziora. Teraz król rybak za nie mówił, a rycerze odeszli. Myślę, że pani jest bardzo samotna. Przecież jest boginią. Samotną boginią. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Myślisz, że boginie nie mogą być samotne? Przecież bogowie stworzyli nas na wzór i podobieństwo swoje.
Geralt, Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja, no wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? Twoje wizje i sny to nie przekleństwo, lecz dar. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. Zapamiętam to. Panie? Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale, twoja nagroda. Wezmę księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak pustelnik strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją pożyczyłem. Dziękuję. Ech, gdybym był bogaty. Thank you.
Czym mogę służyć? Przeczytałem twoje ogłoszenie. To o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do moich słynnych omletów. Przyniosłem ci 3 sztuki. Wspaniale, tyle właśnie potrzebowałem. Oto nagroda za twój trud. Geralt? Z Vodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Vodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Vodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój jest ważniejszy. Geralt? O czym będzie nowa ballada? Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia, bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. Bywaj. Zostaj tam, gdzie jest. Tak? Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Master dzieju? Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi do wody. Zabiłem cmentara w krypcie. Chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. Bywaj. Tak? Tak? Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów. Może powinienem się wyprowadzić? Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Alino. Spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno.
Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ja? Nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić.
Z czym do mnie przychodzisz? Zadanie wykonane. Dziki Gon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. Wszystko uschnie. Nie ma rady. Z czym do mnie przychodzisz? Wiesz może, jak odesłać ducha do krainy zmarłych? Chodzi o kogoś konkretnego? O Alinę. Została południcą, staram się jej pomóc. Alina weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie prorokom i wyroczniom, bo bezbłędnie, choć za wiele, przepowiadały przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Dałem Alinie zwierciadło. Z jakim skutkiem? Przestała się na mnie rzucać i chyba zrozumiała, kim jest. Ale nadal nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. W takim razie musisz porozmawiać z panią jeziora lub miejscową wróżbitką. Tylko one mogą wiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Dzięki. Bywaj. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie, natury duchowej. Znasz mnie, możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż?
Miała, ale nie wyjdzie. No dobra. O czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak. Nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem. Tak? Tak. Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. By rozmawiać! Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. I nadal jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Złotą bransoletę. Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Tak? Pani, przybywam, by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia. I wyruszam z arcyważną. Geralt, ostrzegam cię. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Niedługo będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego Graala. Wiem, nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal, samotność. Jeśli mogę jakoś pomóc... Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. Pani, to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, nie mam im za złe.
Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani, twa mądrość ustępuje tylko twojej dobroci. Psia krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Pani, twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. Masz najlepszy tyłek w Temerii. Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Niech tak będzie. Tak? Dlaczego król rybak? Ashinaz mówiła, że jesteś bystry. Poza tym wyczuwam w twoim głosie nutę typową dla wszystkich samców, którym się zdaje, że jeśli z kimś spali, to wolno im traktować tę osobę jak swoją własność. Pani, ja... Niech ci się nie wydaje, że byłeś jedynym, najlepszym, największym. Pani... Ach, nieważne, wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie chciałem cię zdenerwować, pani. Chyba już pójdę. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Jesteś za stary, żeby się obrażać z błahych powodów. Nie każdy jest królem alkowy. Idę. No dobrze, nie było tak źle. Żartowałam, teraz jesteśmy kwita. Miałem zabić Dagona. No, miałeś. Na co czekasz? Idź do ołtarza i rzuć mu wyzwanie. Pracuję nad tym.
Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Thank you.